Krystian, chciałem się zapytać o początki waszego konfliktu, bo konflikt już od jakby trzech, od MMA 3, dobrze pamiętam, już był jakiś taki zapoczątkowany, tam sobie dawaliście w internecie po razie, ale od czego to się zaczęło tak naprawdę? Witaj, cześć. Konflikt zaczął się od gali Fame MMA 2, na której miałem się z nim zmierzyć, ale no, miałem kontuzję, nie wyszedłem do tej walki. On się bił z Lupą, w tej walce wygrał i ten konflikt, tak naprawdę wtedy to nie było żadnego konfliktu, ale... Taka sportowa rywalizacja, tak? Coś tak, takiego? Tak, dokładnie. Na gali numer 3... Zresztą ja mogę ci powiedzieć wszystko, bo te gale już są pozamykane i myślę, że nikt z tego powodu tutaj ode mnie nic nie będzie żądał, ani żadnych konsekwencji nie będzie wyciągał. Na gale Fame MMA 3 miałem zmierzyć się z Bartkiem Brzezińskim, z Rubym. No i od samego początku, bo to było niepewne do końca wszystko. Czy do tego dojdzie, czy nie. A nie, przepraszam, pomyliła mi się. Gala trzecia z czwartą. Na gali trzeciej zmierzyłem się z Rubym i na gali czwartej mój kontrakt wyglądał tak, że ja miałem się zmierzyć z kimkolwiek. Mieli mi znaleźć przeciwnika, bez względu kto to był, ja miałem tą walkę wziąć. Ja się godziłem na każdego. Początkowo dostałem telefon od Wojtka, że jest Youngman i że waży 85 kilo. Ja mówię, okej, dobra, fajnie, wszystko. Po czym poprosiłem o numer do Youngmana, dzwonię do niego, no Youngman mówi, że tak, tylko że on waży ponad 100 kilo, że to jest nierealne, że jak zejdzie do 95, to góra. I to było trochę nierealne, po prostu dla mnie. Mało sportowo i też po mój pierwszy pojedynek, jak wiesz, ja wtedy nie trenowałem, nie miałem pojęcia, był z gościem, który był ponad 13 kilo cięższy, no i miałem takie strasznie dolegliwe kontuzje, połamany oczodół, czaszkę, zatoki i bardzo długo dochodziłem do siebie. Stąd wiem, że wolę się bić w swojej kategorii, bo to jest dużo mniejsze ryzyko niż z kimś 20 kilo cięższym. Walka fair bardziej. No i to jest wtedy bardziej fair, tak, zgadza się. Nie mogli znaleźć mi przeciwnika, więc ja zaproponowałem, że jeżeli nie możecie znaleźć przeciwnika, kiedyś miałem się bić z Kastim, to może Kasti. Bo po prostu nie mogę tutaj mówić, żeby nie narobić koło dupy. No może Kastin już wtedy miał innego przeciwnika i dlatego... Nie, jeszcze właśnie nie. I wtedy ja rzuciłem tą propozycję i podsunąłem mi pomysł, żeby on się zmierzył z Youngmanem, bo nie mogli nikogo dla Youngmana znaleźć. No i ja się bardzo zbulwersowałem i zirytowałem tą sytuacją, no bo ja też byłem zakontraktowany, też miałem się bić, też mi na tym zależało, bo byłem... Ale nie miałeś przeciwnika? Tak, miałem przygotowania, miałem sponsorów, już jechałem i cateringiem, i treningami, i indywidualnymi zajęciami. I wkurwiło mnie to za przeproszeniem, no bo on dostał, a ja nie dostałem. A tak naprawdę to od drugiej gali ta nasza walka gdzieś wisiała. No i zadzwoniłem do niego i mu o tym powiedziałem. Nie chciał za bardzo ze mną rozmawiać. Skończyło się, znaczy zadzwoniłem, przepraszam, wysłałem mu wiadomość na Instagramie, bo nie mam do siebie numerów. Wysłałem mu wiadomość na Instagramie, skończyło się ubliżaniem i on to wyciągnął, ten konflikt, że ja mu tam ubliżyłem. Ja słyszałem od niego na ostatnim wywiadzie na gali wcześniej, że on jakby sugerował, że ty nie chciałeś z nim wyjść, bo się bałeś. No, jakieś takie... Ja wręcz go poprosiłem o tą walkę. No to dobrze usłyszeć drugą stronę. Tylko, że po prostu on mi powiedział, że on już się bije z Youngmanem, że już gala jest wszystko zatwierdzone i tak dalej. No i wtedy mu powiedziałem, że no jak chcesz, żeby chłop 100 kilo cię przejechał, ze mną miał być dzisiejszą walkę, oczywiście tak mu powiedziałem, wiadomo, żeby ją wziął. No zależało mi na tym. No i tak się ten konflikt zaczął. Ja go wkurwiłem wtedy, bo on mi ubliżył, ja mu ubliżyłem. A jakieś ostre słowa poleciały wtedy przez te SMS-y? Nie. Przez te wiadomości? Powiem ci szczerze, że nie chcę kłamać, musiałbym wejść na Instagrama i sprawdzić, ale poleciały epitety i tak dalej? Poleciały ostre słowa, tak, bo jeszcze jakieś tam transmisje na żywo prowadziłem, jeszcze ludzie mi pisali, mnie podłudzali i nie wiedziałem, czy to jest prawdą, czy nie, ale dostałem kilka wiadomości, że on się źle wypowiada na mój temat, a ja nigdzie w mediach nic o nim nie mówiłem. Ciągle to było między mną a nim w wiadomościach prywatnych. Więc się na to wkurwiłem i zacząłem po nim jechać tak, jak on po mnie. Ale to nie śledziłeś tam
podpisów gdzieś pod wywiadami, pod relacjami, które gdzieś tam coś sugerują? Powiem ci szczerze, że ja staram się tego nie oglądać. No bo tam jest dużo hejtu, nie? Tak, hejtu, wywiady, komentarze, złe, negatywne wypowiadanie się innych zawodników na czyjś temat. Ja w ogóle tego nie oglądam. Okay. I mam święty spokój. Tak, szkoda głowy. Ja się skupiam na tym, że ja stąd wychodzę, wracam szybko jeszcze na salę, robię trening, jutro rano wstaję, idę, robię trening i robię swoje roboty, przychodzę, a ich kurwa składam w kartonik i jadę do przodu dalej. Ja na tym się skupiam, a nie na tym, żeby się nakręcać medialnie i tam, wiesz, wyczytywać, wysłuchiwać, on mi pojechał, ja mu pojadę. Bo tak naprawdę człowiek i podświadomość działa tak, że mimo tego, że ty tego nie chcesz, nie kodujesz, to to i tak do ciebie, ty to odbierasz, to do ciebie wpływa i prędzej czy później... Ale to zostaje w głowie. Tak, i prędzej czy później to wróci. Słuchaj, a... jak twoje przygotowania w ogóle do niego? Powiem ci, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bez żadnych kontuzji, bez żadnych niespodzianek? Bez kontuzji, bez niespodzianek. Jest wszystko naprawdę, że tak powiem, zajebiście. Jadę od ponad 5 miesięcy naprawdę dobrym tempem. Że tak powiem, dbam o wszystko. I latam do fizjoterapeuty, chucham, dmucham na zimne. I o catering, i o suplementację, i o sen. I gdzieś tam mentalnie się nastawiam. Także no, teraz miałem przyjemność z Normanem Parkiem mieszkać. Za tydzień znów do mnie przyjeżdża. A będziecie razem trenować, tak? Tak. Okay. No to... będzie na mojej gali, na mojej walce. A on ma jakiego patrona? Wiesz coś o tym? Patrona? No w sensie, wiesz, przyjaciela, tak jak ty masz Parkę, tak? Z kim on trenuje i kto mu podpowiada? To znaczy, tam u siebie, z tego co wiem, to mówił mi, że nie ma, a tutaj w Polsce ja byłem jego przyjacielem, no i przez 2 miesiące tak naprawdę, wiesz, mieszkaliśmy razem, trenowaliśmy razem, wychodziliśmy razem i gdzieś tam... Ja mówię o casting. Czy wiesz, kogo ma za takiego patrona, przyjaciela, tak jak ty masz Normana, tak? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? Nie mam pojęcia. Okej, dobra. Powiem ci szczerze, że nawet nie śledzę jego social mediów. Aha. No dobra. Wyjdziesz do walki i? Wyjdę do walki. Zrobię robotę swoją. Wydaje mi się, że jak się szybko rozkręcę i wpadnę w swój rytm i będę miał ten instynkt jak na sparingach, to będzie to maks jedna runda. O. Przyjmę twoje wyzwanie. Duża pewność siebie. Ale to znaczy stójka, czy sprowadzisz go do dołu, czy wyrzucisz poza ring? To znaczy nie, no takich założeń to aż nie mam. Mam kilka planów, ale to wszystko zobaczymy, jak będzie przebiegało. Jak będzie wchodził w nogi, to zostanie srogo ukarany. A nie daj Boże, jak ja mu wejdę w nogi. No dobra. Czyli zrobisz go w pierwszej rundzie, rozumiem. No, mam nadzieję, że będzie chciał się chłop dobrze... Możemy już obstawiać? Możecie obstawiać, ale tam jest bardzo słaby kurs, więc nic nie zarobisz. Nie no, trochę zarobię, no jak? No ktoś tam stawia, toż na niego, nie? No tak, no na niego jest kurs dosyć dobry, ponad 3. Także jak na niego postawią, no to... Ale ja niestety się... Nie mam zamiaru ani poddawać, ani przegrywać, bo... Nie podszedłbyś do walki, tak? Tak, zgadza się. Ale jesteś pewny siebie i rozumiem, że wpiernicz w pierwszej rundzie i idziesz do domu zadowolony. Tak, zgadza się, dokładnie tak. Szybka robota, swoje trzeba zrobić. No i co? Idę dalej, tak jak obiecałem Normanowi. Obiecałem mu, że w końcu wyjdziemy gdzieś na imprezę, bo jakby w Poznaniu wychodziliśmy na miasto, ale ani razu nie byliśmy na imprezie. Okay. Także pójdziemy na te afterparty po Galif. Dobra, kto następny? Jak już pokonasz Castillo? Powiem ci, że... Czyli można powiedzieć, że to będzie walka Dawid i Goliat. Mam niewyrównany rachunek z Cassiuszem. I prawdopodobnie, jeżeli się zgodzi i będzie miał na tyle jaja, żeby podjąć rękawicę w formule MMA, no to z nim. Wojtek, że się zastromiłeś. A jeżeli nie, no to z rekordem 3-0, to tak, nie chciałem nic mówić, ale włodarze powinni kopnąć jakąś walkę o pas. Słyszeliście?
No dobra, Wojtek, słyszałeś? Ale słuchaj, ale on jest wyższy sporo od ciebie. Mówisz o Malczyńskim. Uznawany za kogoś, kto coś tam osiągnie. Tak, no i jest mańkutem. A bardzo dużo... A to ci robi problem? Nie, właśnie fajnie, bo bardzo dużo robię z mańkutami. I jak zobaczysz moją walkę, to też się zdziwisz. No dobra, to teraz w kilku słowach zaproś na swoją walkę i powiedz, co zrobisz ze swoim przeciwnikiem. Do kamery. Zapraszam wszystkich 26 października do zakupienia pay-per-view oraz do przyjazdu na Ergo Arenę Gdańsk Sopot, ponieważ zobaczycie niezłe mordobicie Castiego. Dzięki bardzo. To tyle.